Piątek, 22 kwietnia, Katarzyna Wierzbicka, rozpoczynamy wydarzenia. Być zdrowym, pięknym i wiecznie młodym. Jak to zrobić? Mieszkańcy Tarnobrzega mogli dowiedzieć się tego na pierwszym kiermaszu zdrowia i urody. Tarnobrzeski magistrat, przyglądając się potrzebom mieszkańców miasta oraz widząc, jak wielkim zainteresowaniem wśród nich cieszyły się organizowane do tej pory akcje profilaktyczne, postanowił przygotować coś na większą skalę, a zatem kiermasz zdrowia i urody. Pomysł dotyczący kiermaszu zdrowia i urody zrodził się właśnie z potrzeby serca i rozmów między mieszkańcami, bo świadomość, że dbamy o własne zdrowie, jest na pewno coraz większa, ale wybór, jakiego należy dokonać, jest czasami bardzo trudny, bo rodzaje kosmetyków, rodzaje powiedzmy balsamów do ciała, a również specjalistów jest coraz więcej. Więc kiedy dochodzimy do wniosku, że zaczynamy o siebie dbać, czasami mamy problem z wyborem. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli zgłaszają się wystawcy, którzy oferują nam dobre kosmetyki, szczególnie te naturalne, bo idziemy coraz bliżej natury, bez parabenów, bez konserwantów, należy z tego skorzystać. Po trzecie, zawsze takie kiermasze, targi, kampanie zdrowotne integrują środowisko i nam na tym bardzo zależy, żeby nasi mieszkańcy naprawdę poczuli, że są bezpieczni w zakresie profilaktyki, w zakresie konkretnej i profesjonalnej informacji, jak również możliwości wyboru. Stąd zrodził się pomysł kiermaszu, na który Państwa nadal serdecznie zapraszamy i mamy nadzieję, że pozostanie on taką domeną w następnych latach dla wszystkich tutaj Tarnobrzeżan. Tego typu targi organizują tylko dwa miasta w całym województwie podkarpackim, a Tarnobrzeg postanowił do nich dołączyć. Ogromną potrzebę organizowania tego typu wydarzeń potwierdziła ilość Tarnobrzeżan, którzy tego dnia przybyli na halę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Swoją ofertę dotyczącą zdrowego trybu życia proponowało im ponad 60 wystawców z trzech województw – podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Z zaproszeniem wystawców tarnobrzeski magistrat nie miał żadnego problemu. Wszyscy chętnie zgłaszali swoją obecność na kiermaszu zdrowia i urody. Zgłaszali się chętnie, nawet muszę powiedzieć, że jeszcze w piątek wieczorem były telefony, czy jeszcze można chociaż jeden stolik dostać, co napawa nas tak naprawdę taką nadzieją, że kiermasz zostanie w naszych pamięciach, umysłach i po prostu mieszkańcy będą bardzo chętnie przychodzić. Urządzając sobie spacer pomiędzy stoiskami, nie sposób było nie zatrzymać się przy nich wszystkich, choć na chwilę. Przy stoisku gospodarstwa pasiecznego Mateusza Zygmunta zainteresowani mogli skosztować, zakupić, a przede wszystkim dowiedzieć się, jakie właściwości ma miód i jego rodzaje. Podczas kiermaszu można było skosztować również wielu zdrowych i dietetycznych potraw, a wśród nich przygotowane m.in. przez przedstawicieli portalu Dolina Smaku EU różnorodne pasty oraz ciasta bez dodatku cukru. Zaskoczeniem był specyfik przygotowany przez producentów fasoli wrzawskiej, a mianowicie smalec, którego głównym składnikiem była właśnie słynna fasola. Nie zabrakło także stoisk, na których proponowano świeży i zdrowy chleb bez żadnych chemicznych dodatków, za to z pełną zawartością zdrowych, różnorodnych ziaren. Oprócz tego, co dobre dla nas od wewnątrz, wystawcy proponowali sporo tego, co czyni nas piękniejszymi na zewnątrz. Jedno ze stoisk zajmowała firma z Buzka Zdroju, która proponowała m.in. mydła siarczkowe, które są mało znane i niedoceniane, a szczególnie pomocne dla osób, które mają problematyczną cerę, na przykład trądzikową. Wszystkim kobietom, aby poprawić ich samopoczucie, wykonywano również makijaże i fryzury. Na fryzurach jednak się nie kończyło, bo wszystkim chętnym proponowano również specjalistyczne badanie włosa. Przeprowadzamy profesjonalnym aparatem badanie skóry głowy i włosów i tutaj możemy stwierdzić, czy włos jest zdrowy, czy nie. Zalecamy jakieś zapieki pielęgnacyjne, czyli na przykład jeżeli są przykładowo rozdwojone końcówki, łuska włosa nie jest zamknięta, zalecamy na przykład saunę z profesjonalnym jakimiś maskami, ampułkami, ewentualnie jakieś inne zabiegi, na przykład jeżeli włosy się przetłuszczają, przesuszają, zabiegi jakie są zalecane właśnie do tego typu włosów. Jak mówi przysłowie, w zdrowym ciele zdrowy duch. Nie mogło zatem zabraknąć stoiska fitness oraz tego, przy którym osoby z problemami mogły liczyć na profesjonalny masaż. Pierwszy kiermasz zdrowia i urody przyciągnął tłumy mieszkańców Tarnobrzega. Widząc tak liczne zainteresowanie tą inicjatywą, władze miasta deklarują kolejne edycje. Sukcesy tarnobrzeskich sportowców zostały docenione przez magistrat. Otrzymają oni nagrody pieniężne. Mowa o tych sportowcach, którym w tym roku będziemy mogli kibicować podczas Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Rio de Janeiro.
Tarnobrzeski magistrat docenił ten niebywały sukces i postanowił wyróżnić sportowców nagrodą pieniężną w wysokości 5000 zł. Po raz pierwszy w Tarnobrzegu coś takiego, takie nagrody są przyznawane. Co prawda już olimpijczyków mieliśmy, ale no nikt nie dostrzegał tak wielkiego zaangażowania. Ja to wymienię te nazwiska, które w tym momencie już wiemy, że osoby zakwalifikowały się na olimpiadę i na paraolimpiadę, a czekamy i trzymamy kciuki za następnych. A więc jeżeli chodzi o integracyjny klub sportowy, to Karolina Pęk już brała udział w olimpiadzie w Londynie w 2012 roku. Maciej Nalepka, tenisista też stołowy integracyjnego klubu sportowego, debiutant na paraolimpiadzie i Krzysztof Żyłka, również reprezentujący ten sam klub sportowy, też jest debiutantem. Na Natalię Partykę trzymamy kciuki za Natalię Partykę, żeby brała udział w jednej i w drugiej olimpiadzie, bo tak odbywało się przez ostatnie dwie olimpiady. Nasza mała tenisistka, no to już ostatnio mieliśmy informację, że zakwalifikowała się z sukcesem na olimpiadę i nasz taki najbardziej znany pływak ze Stowarzyszenia Sprawnych Inaczej Przyjaciół Integracja, Jacek Czech. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. W Urzędzie Miasta Tarnobrzega po raz drugi odbyła się dyskusja publiczna związana ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnobrzega. Przedstawiono wprowadzone do studium zmiany. Poprzednio prowadzone konsultacje społeczne wskazały konieczność wprowadzenia szeregu zmian do projektu studium. Były pytania, były sugestie, były wnioski. Na te wnioski odpowiedzieliśmy zmianami w studium. No i procedura jest taka, że musimy kolejny raz wyłożyć, pokazać, które zmiany zostały przyjęte, które zostały odrzucone. Podczas ostatniego spotkania wiele głosów przeciw wywoływał plan przeznaczenia terenów, na których znajdują się gimnazjum nr 3 oraz przedszkole nr 5 pod usługi handlu wielkopowierzchniowego. Myślę, że ta jedna była taką dość wątpliwą, wprowadzała wiele obaw, czy ten teren pozostanie dalej przeznaczony pod oświatę, szkolnictwo. Tak, ten teren zostanie pod oświatę przeznaczony i zmian nie będzie. Jeszcze do 16 maja wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z projektem studium dostępnym w Urzędzie Miasta Tarnobrzega oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz składać w formie pisemnej uwagi dotyczące przeznaczeń terenów wskazanych w dokumencie. Z myślą o tych podatnikach, którzy mają problem z rozliczeniem rocznym, Urząd Skarbowy zorganizował dni otwarte. W tym roku zeznanie podatkowe można składać do 2 maja. Jak rozliczyć podatek łatwo, szybko i przede wszystkim prawidłowo? Mieszkańcy miasta, którym ten problem spędzał sen z powiek, po dniach otwartych Urzędu Skarbowego mogą spać spokojnie. Zainteresowani otrzymali szereg informacji niezbędnych przy rozliczeniu podatkowym. Na tę chwilę do Urzędu Skarbowego wpłynęło około 80% oczekiwanych rozliczeń rocznych, z czego aż 73% za pośrednictwem internetu. W tym roku duża część podatników zdecydowała się przekazać 1% podatku na organizację pożytku publicznego. W tym roku 75% podatników przekazało darowizny na organizację pożytku publicznego na ogólną kwotę 613 tysięcy. No jest to kwota, która troszkę jest mniejsza jak w roku ubiegłym, ale liczymy, ponieważ do terminu złożenia zeznań jeszcze jest 2 tygodnie, to myślę, że ten milion na pewno zostanie przekroczony. Na co trzeba zwracać szczególną uwagę przy rozliczeniu rocznym? Jakie błędy najczęściej popełniają podatnicy? Błędy to się zwykle powtarzają z tego względu, że znaczna część składa przez internet, to te błędy są eliminowane w trakcie wypełnienia deklaracji. Natomiast no, zdarzają się, że wpisuje się nie ten PESEL, co się powinno wpisać, że są błędy niektóre rachunkowe, że często zdarza się również tak, że podatnik deklaruje 1% pożytku na organizację pożytku publicznego, która nie ma aktualnego wpisu w rejestrze, w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z tym ta organizacja od nas tej darowizny nie może otrzymać. Dlatego prosiłbym, żeby sprawdzić, czy organizacja, której chce się przekazać pieniążki, na pewno ma aktualny, legalny status. W tym roku termin złożenia PIT-u i rozliczenia podatku jest dłuższy niż zazwyczaj. Podatnicy mają czas do 2 maja.
Dodatkowo chciałbym przypomnieć Państwu, że w tym roku w dniach 28 i 29 kwietnia, czyli w czwartek i piątek, pracujemy w wydłużonym czasie pracy do godziny 18. Ruch Obywatelski Kukiz 15 tworzy swoje struktury na Podkarpaciu. W związku z tym na spotkanie z mieszkańcami Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego przybył poseł Maciej Masłowski. Spotkanie z podkarpackim posłem rozpoczęło się od przedstawienia historii partii. Nie zabrakło również informacji dotyczących aktualnych prac. Poseł poruszył również tematykę sejmową oraz przedstawił zarys struktury Ruchu Obywatelskiego Kukiz 15 w województwie podkarpackim. Kukiz 15 Podkarpacie. Lokalne nasze struktury, które będą wyglądały mniej więcej tak. Będzie to cały czas relacja dwustronna. Spotykacie się tutaj w lokalnej społeczności odnośnie w Tarnobrzeskiej i załóżmy, każdy może powiedzieć, jaki ma problem u siebie w gminie, u siebie w miejscowości, we wiosce. Później my się spotykamy w Rzeszowie, ta osoba tutaj na przykład z Tarnobrzeskiego przyjeżdża i mówi, że słuchaj, tu mamy w takiej gminie, albo w samym Tarnobrzegu, albo coś, mamy takie i takie problemy. Ja mówię, dobra. Jadę, zawiozę albo interpelację, albo pojadę porozmawiać, albo cokolwiek innego, napiszę interpelację i tym podobne. Tak samo jest z drugą strony. Podczas spotkania Maciej Masłowski zwrócił szczególną uwagę na istotę pośrednictwa posła między ludźmi a Sejmem. Aplikacja na smartfony ma za zadanie je ułatwić. A ja uważam, że poseł jest posłańcem w związku z tym. Tworzy się strona, już właściwie niedługo powstanie, zarówno strona, jak i aplikacja na smartfony, w których wystarczy założyć konto, i tylko raz pojawić się w moim biurze poselskim z dowodem, potwierdzić, że to konto jest moje. Od tego czasu ja na przykład, jeżeli oczywiście będą głosowania z wyprzedzeniem, informuję Państwa drogą medialną, czyli tam Facebook, internet, YouTube i tak dalej, moja strona, informuję, że proszę Państwa, na przyszłym posiedzeniu Sejmu za 5-7 dni będziemy głosować odnośnie nowej ustawy o aborcji. Tłumaczę, na czym polega ta ustawa, co wprowadza, bo to ciężko powiedzieć tylko, słuchajcie, będziemy teraz głosować na przykład ustawa o ziemi albo jeszcze coś innego. Nie, ja Państwu po prostu tłumaczę, jakie są skutki zagłosowania za, jakie są skutki głosowania przeciw, jak również jakie są skutki głosu wstrzymującego, dlatego że ten głos wstrzymujący również często ma znaczenie. I Państwo w aplikacji oddają jeden głos. Ja mam tylko też jeden głos w tej aplikacji. Później, tak jak jest wynik w demokracji, tak idę zagłosować. My jako Kukiz 15 nie mamy dyscypliny partyjnej, co sobie zawsze bardzo cenię. W związku z tym nawet jeżeli by, nie wiem, cały klub był za nową ustawą aborcyjną, a ja z Podkarpacia wiozę, że nie, to się nic nie stanie. Mogę tak zagłosować, dlatego że tak ludzie chcieli. Na spotkaniu można było przystąpić do nowo powstałego Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz 15. O innowacyjnych technologiach dla szkolnictwa rozmawiano podczas konferencji zorganizowanej w Zespole Szkół w Gorzycach. Gmina stara się o dofinansowanie projektu, którego celem jest poprawa kształcenia w zakresie informatyki w placówkach oświatowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dotyczy on poprawy jakości kształcenia ogólnego. Do rozdysponowania jest 40 milionów złotych. Konkurs skierowany jest do tych szkół, które osiągają niskie wyniki edukacyjne. Można realizować następujące typy projektów. Poprawa kompetencji kluczowych uczniów, wyposażenie pracowni przyrodniczych oraz wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy, po to, aby wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu wszystkich przedmiotów. Wsparcie również może zostać skierowane na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniami zdolnymi, czy też z uczniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności. Gmina Gorzyce, aby poprawić jakość kształcenia ogólnego w szkołach, postanowiła przystąpić do konkursu. Czego ma dotyczyć ten projekt? Przede wszystkim pozyskania środków na kształcenie w zakresie informatyki, ale chcemy tu wprowadzić pewne innowacje, czyli żeby nasze dzieci od przedszkola po młodzież już w gimnazjum uczyły się podstaw programowania. Na to potrzebne są pieniądze, bo trzeba tak przeszkolić nauczycieli do tego, następnie wprowadzić innowacyjne zajęcia, a żeby one się odbyły, musi być bardzo dobrej jakości sprzęt, a to kosztuje. I tutaj liczymy na to, że jeżeli uda nam się dobrze napisać projekt, pozyskać te środki, no to każda szkoła ma szansę, szkoła do 200 uczniów, pozyskać pracownię jedną albo dwie w granicach do 100
150 nawet tysięcy złotych. To już naprawdę można wysokiej klasy kupić sprzęt. Chcemy nawiązać współpracę z firmami, na przykład z firmą Lego, gdzie dzieci będą z ich wyrobów, ich klocków budować roboty, mówiąc w takim skrócie, które następnie będą programowane przez te dzieci i wykonywać polecenia, proste polecenia za pomocą komputera. Podstaw programowania dzieci będą mogły uczyć się również w ramach edukacyjnego programu Mistrzowie Kodowania, będącego flagowym programem firmy Samsung. Program Mistrzów Kodowania to program edukacyjny adresowany dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a od niedawna też dla przedszkolaków. Celem programu jest promowanie kodowania oraz umiejętności miękkich, takich jak praca w zespole, kreatywność, zdolność logicznego myślenia. Te umiejętności są bardzo pożądane w tej chwili przez pracodawców i przydają się także młodym ludziom w kształtowaniu kariery. Jak okazuje się, polska szkoła w tej chwili tych umiejętności dzieciom nie dostarcza. No i my, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, pracodawców, przygotowaliśmy taki program. Uczestniczy w nim 1300 szkół oraz 18 przedszkoli, czyli około 100 tysięcy dzieciaków. Wśród nich znajduje się 31 podkarpackich szkół, w tym 3 tarnobrzeskie. Do programu zaangażowani są również nauczyciele, którzy przechodzą odpowiednie szkolenia oraz otrzymują scenariusze lekcji, aby móc przekazać dzieciom w sposób profesjonalny wiedzę z zakresu kodowania. Kodowanie to tak naprawdę trzeci język. Język przyszłości, który nas uczy kontaktu nie tylko z komputerami, ale z maszynami takimi jak parkomat, bankomat, bo wszystkie te urządzenia wymagają oprogramowania. Nam też nie chodzi o to, żeby stworzyć rzesze programistów, informatyków, tylko nauczyć dzieci tego, w jaki sposób nadążyć za innowacjami, za postępem technologicznym, w jaki sposób obchodzić się z urządzeniami, jak je tworzyć, jak czynić je przyjaznymi. Projekt pozwoli przede wszystkim na podniesienie kwalifikacji nauczycieli, a co za tym idzie, udoskonalenie kształcenia młodych ludzi i pozwoli nabyć im umiejętności, które po skończeniu szkoły będą kluczem do sukcesu na rynku pracy. Tarnobrzeski Dom Kultury odwiedzili aktorzy Teatru Kurtyna z Krakowa. Spektakl, który zaprezentowali, miał przede wszystkim pokazać uczniom szkół podstawowych, jak niebezpieczne mogą być używki oraz przemoc. Teatr Kurtyna prowadzi cykl spotkań w całej Polsce, na które zaprasza nie tylko dzieci i młodzież, ale również nauczycieli oraz rodziców. Celem ich wizyt jest przede wszystkim profilaktyka, ale taka, która nie ma nic wspólnego z serią moralizatorskich wykładów i grożeniem palcem. No my po prostu wspieramy pedagogów, nauczycieli, wspieramy rodziców. Nie mamy żadnej formuły, która byłaby taką prostą odpowiedzią, jak dziecko wychować, albo jak uniknąć tego wszystkiego, co się dookoła nas dzieje złego. My po prostu jesteśmy takim elementem wspierającym. Działamy we wszystkich szkołach w Polsce, z wielką pokorą wobec pracy pedagogów i nauczycieli. Aktorzy poprzez inscenizację pokazują młodym ludziom, jakie konsekwencje mogą mieć niebezpieczny kontakt z używkami, przemoc oraz cyberprzemoc. Spektakl O jeden krok za daleko to opowieść uniwersalna, której motywem przewodnim są trudne relacje z rówieśnikami, używanie internetu oraz smartfonów w celu poniżania i szykanowania innych, a przede wszystkim brak zrozumienia i empatii. W obszarze naszych zainteresowań jest to wszystko to, co na co dzień sprawia kłopoty i tym młodym, wspaniałym ludziom i ich rodzicom. Czyli te wszystkie zagrożenia, które dzisiaj tak obficie występują, my staramy się nie leczyć tego, tylko jakby mówić wcześniej, jak sobie z tym poradzić, ale głównie nie mówimy o tym, że alkohol jest zły, narkotyki są niedobre i tak dalej, bo to prawdy stare i wszyscy to doskonale wiedzą. Bardziej zajmujemy się tym momentem dokonywania przez młodych ludzi wyboru i decyzji. Tak? Mówimy im, że mają w sobie taki unikalny aparat do tego, aby rozpoznać to, co jest dla nich nieracjonalne, nazywane powszechnie złem, albo to, co jest dla nich dobre w momencie podejmowania decyzji. Teatr Kurtyna odwiedził Tarnobrzeg w ramach akcji profilaktycznej zorganizowanej przez Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miasta Tarnobrzega oraz Tarnobrzeski Dom Kultury. Piotrek, gdzie ty jesteś? No
Gdzie ty jesteś, no? Jak to gdzie ja jestem? Ja jestem w szkole, no nie? Bo ty tak miałeś być w szkole, tak? Mówisz mi się, jak to nie? Musisz wysłać ci co do SMS-a, no nie? Piotrek, a co mi obchodzi, że ty nie czytasz moich SMS-ów? Piotrek, moje SMS-y to ty masz czytać. No ty, Piotrek, a może ci jest telefon niepotrzebny, co? Dobra, to przynieś go do szkoły, no przynieś, to ja poczekam, rozwalę ci ten telefon, a potem ciebie rozwalę, ty kurtku, no! Na realizowanie dziecięcych marzeń nigdy nie jest za późno. Przykładem tego jest pan Marcin Kurnik, który zainspirowany Tolkienem postanowił wybudować na swoim terenie w Alfredówce prawdziwą norę hobbita. Pan Marcin Kurnik prowadzi gospodarstwo agroturystyczne w Alfredówce. Miejsce za jego domem to istna oaza spokoju, którą porastają drzewa, znajdują się tam również oczka wodne. Ich wykopanie sprawiło, że powstały góry ziemi, które postanowiono wykorzystać do budowy nory hobbita. Po niecałych 2 godzinach pracy nad budową wyglądała ona właśnie tak. To jest mocno recyklingowa budowa, z zachowaniem takiego szacunku do tego, co tu żeśmy zastali, więc nie wycinaliśmy tutaj żadnych drzew, wręcz będziemy je dosadzać, a właściwie dosadziliśmy, bo wykorzystaliśmy słupy wierzbowe, pnie, które nam posłużyły za wytyczenie okręgu. I to był taki pierwszy etap tej budowy. Wkopywanie tych słupów, następnie pomiędzy nie wykorzystaliśmy 3 różne techniki budowania z ziemi. To jest taka technika worków, czyli wypełnia się worki. Tak samo się robi wałek przeciwpowodziowy, na prędko. Wypełniamy worki ziemią, rozkładamy, ubijamy je i tworzą się nawet takie bloki, pustaczki ziemne. Następnie to się przekłada i tak jak oglądaliśmy różne filmy, materiały o budowaniu z ziemi, to tam stosowali drut kolczasty, stosowali przebijanie tych worków w następną warstwę, którą się pokładło, to przebijali klinami takimi drewnianymi. I tak zrobiliśmy częścian. Częścian zrobiliśmy na taki sposób, jak robiono dawniej okopy. Czyli żeby im się ta ziemia nie obsypywała, stosowali klasyczny wyplot. Wbijali paliki, przeplatali jakimiś gałęźmi i to się robiło mocniejsze i ta ziemia się ubijała. A trzeci sposób to był klasyczny odeskowanie, czyli oszalunkowanie i ubicie tej ziemi, dobicie jej do tego szalunku. I generalnie zrobiliśmy po to, żeby z każdą z tych technik się zapoznać i zobaczyć, jak to się robi, która jest łatwiejsza, która jest wygodniejsza, tak poeksperymentować. Generalnie wszystko, co tutaj jest, albo prawie wszystko jest z recyklingu, bo stare okna w tej chwili żeśmy założyli. Być może kiedyś z czasem w te skrzynie, które są dookoła, będziemy wkładać normalne okna zamawiane. Aczkolwiek na ten czas nam wystarczą te. Cała folia, którą tutaj zakładamy, to są jakieś worki, które rozpruwamy, zakładamy na zakładkę, tak żeby nie kupować i nie z kolei tych nie wyrzucać nigdzie indziej. Sznurki, które tam mamy, bo sporo żeśmy wykonywali wiązań, to też są sznurki, które były z kostek siana, tak? Rozcinaliśmy te sznurki i wykorzystujemy. Butelki posłużyły jako luksfery i będą takimi świetlikami. No i generalnie tyle. Wszystko co mamy to tak z zachowaniem ekologii i recyklingu. Do powstania tej innowacyjnej budowli przyczynia się cała grupa kreatywnych i pracowitych ludzi. Tworzą ją architekt, polonista, graficzka komputerowa oraz przyszła gimnazjalistka. Jak sami mówią, współtworzenie tego projektu to nowe, świetne doświadczenie. Właśnie o to chodzi, że jest na tyle fajnie, że każdy się sam jakoś organizuje i po kolei robimy to i to. Tak na przykład my z Emilią mamy takie trochę lżejsze zadania, wiadomo. Chociaż też przerzucałyśmy ziemię. Ale robiłyśmy właśnie tam luksferki. Wystawiamy takie butelki, które mają pełnić rolę takich małych okienek, przez które będzie wpadać więcej światła do pomieszczenia. Teraz aktualnie przykrywamy właśnie folią, żeby to izolować jeszcze. I na to będziemy robić zielony dach, więc czeka nas jeszcze trochę pracy. Ja uwielbiam spędzać czas na świeżym powietrzu. Zawsze interesowało mnie alternatywne budownictwo, tym bardziej budownictwo ekologiczne. I zaciekawiła mnie taka opcja, możliwość skorzystania z takich warsztatów właśnie. Może mi się to kiedyś przyda. I choć w norze nie zamieszka żaden hobbit, twórcy mają masę pomysłów na jej przeznaczenie. To będzie takie miejsce, gdzie będę, nie wiem, mógł przyjść z żoną sobie i z małym synkiem, którego mamy i
nie wiem, ja poczytam książkę, a mały będzie spał w wózku. I pewnie tak będzie teraz. Natomiast no, pomysł jest taki, że tam pojawi się drewniana podłoga z pieńków. Chcemy zrobić taki cukierek, no, do oglądania, ale do korzystania również, przede wszystkim do korzystania przez nas. Być może powstanie z tego miejsce, w którym będę sobie z pszczołami robił, czyli miód odwirowywał, a być może powstanie z tego pracownia witraży. Termin ukończenia nory Hobbita nie jest znany, ale widząc zapał i zaangażowanie ekipy budowlanej, można spodziewać się, że stanie w pełnej okazałości już niebawem. Uczniowie wraz z nauczycielami tarnobrzeskiego górnika podarowali jednemu z uczniów ich szkoły musicalowe serce. Po raz ósmy koncert w ich wykonaniu był formą charytatywnego wsparcia dla potrzebujących. Pomoc, integracja i dobra zabawa. Tak można w skrócie opisać charytatywny koncert przygotowany przez całą społeczność zespołu szkół imienia księdza Staszica w Tarnobrzegu, który miał miejsce w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Na scenie wystąpili uczniowie uzdolnieni nie tylko pod względem wokalnym. Z roku na rok do udziału w koncercie zgłasza się ich coraz więcej. Chcą brać udział, zważywszy na cel. Cel jest bardzo szlachetny, pieniądze są przeznaczane dla uczniów naszej właśnie szkoły, którzy wymagają specjalistycznego i przede wszystkim kosztownego leczenia. Młodzież najbardziej uczestniczy, angażuje się w różnego rodzaju tańcach nowoczesnych, ale oprócz tego jest jeszcze wiele młodych osób, które są absolwentami lub uczęszczają do szkół muzycznych, grają, śpiewają, biorą udział w kabaretach. Podczas tego widowiska publiczność mogła wysłuchać największych hitów i obejrzeć tańce z najbardziej znanych musicali oraz filmów o tematyce muzyczno-tanecznej. Inni z kolei zatańczyli taniec współczesny oraz hip-hop. Na scenie obok uczniów wystąpili również nauczyciele. Ich scenicznym obliczem, które zdecydowanie różni się tym ze szkolnej klasy, publiczność była pod wrażeniem. I to jest naprawdę piękne, bo to świadczy o nas, że my myślimy o innych i że to jest naprawdę fajna rzecz, bo nie tylko my się angażujemy, ale też nasi nauczyciele, którzy wygłupiają się, śmieją się razem z nami i to pokazuje, jakimi są fantastycznymi ludźmi. No, uczniowie nie znają nas od tej strony, także dla nich to jest nowość, skraca się trochę dystans, ale to wcale nie powoduje, że nasz autorytet się jakoś tam pomniejsza, wręcz przeciwnie. Dostrzegają w nas osoby, które po prostu mają serce i myślę, że to jest najważniejsze w tym. Bardzo chętnie się w to włączamy. Na tyle, na ile potrafimy, chociaż tutaj nie tyle chodzi o umiejętności wokalne czy taneczne, tylko po prostu chodzi o serce. Nie tylko nauczyciele rozgrzewali publikę, humor i pozytywną energię na scenę wprowadziła m.in. grupa Technikalna Hołota. Jest to szlachetna inicjatywa, prawda, możemy pomóc, przy okazji możemy jakby pozwolić sobie na trochę więcej, dobrze się bawić, przy okazji możemy sprawić frajdę publiczności. Myślę, że każdy przy naszym występie dobrze się bawił. Pewnie, każdy z nas mógł się wyżyć, każdy z nas mógł zaśpiewać najgłośniej jak potrafi i nie obawiać się, że ktoś się z nas wyśmieje, no bo nie ukrywajmy, nie jesteśmy jakimiś orłami, jeśli chodzi o śpiewanie, ale było naprawdę zabawne. Pokazaliśmy, co możemy. Tak. Nieodłącznym elementem charytatywnych koncertów są również licytacje. Podczas ósmej edycji również ich nie zabrakło. Jak pomóc osobom z autyzmem? Jak przystosować środowisko szkolne do ich potrzeb i nawiązywać z nimi przyjazne interakcje? Tego wszystkiego można było się dowiedzieć podczas konferencji Pokochaj autyzm w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu. Była to już kolejna konferencja poświęcona tej tematyce, zaburzeniu rozwojowemu, o którym wciąż wiemy bardzo mało. By to zmienić, Zespół Szkół Specjalnych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu zorganizowali spotkanie ze specjalistami. Konferencja Pokochaj Autyzm skierowana jest do nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, a także dla rodziców, którzy się zmagają z autyzmem na co dzień. Miesiąc kwiecień jest miesiącem autyzmu, w związku z tym dzisiejsza konferencja. Autyzm ma wiele odcieni.
Osoby nim dotknięte mają poważne problemy z postrzeganiem świata, mówieniem, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Jedni wydają się obojętni i zdystansowani, inni są nadmiernie emocjonalni. Jak się okazuje, przypadków autyzmu jest coraz więcej. Jest masę badań potwierdzających wpływ czynników zewnętrznych, ale też i wewnętrznych, które autyzm powodują. Jest to związane z jedzeniem, które spożywamy, z masą chemii i zatruciem powietrza nawet w niektórych miejscach. I są po prostu organizmy, które o wiele ciężej, bo my wszyscy jesteśmy eksponowani na te czynniki, ale są organizmy, które o wiele ciężej mogą się adaptować i o wiele ciężej, trudniej jest im oczyścić na przykład swoje ciałka z metali ciężkich, które powodują no właśnie to, czym jest autyzm. W Zespole Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu mamy dzieci z zaburzeniami autystycznymi. Jest ich coraz więcej. Widać to po zajęciach wczesnego wspomagania. Na 85 dzieci, które uczestniczą w zajęciach ze specjalistami, prawie 60 ma diagnozę ze spektrum autyzmu. Szkoła to takie środowisko, w którym osoba z autyzmem powinna być traktowana w szczególny sposób. Jak mówi Adrian Borowik z Fundacji Być Bliżej Siebie, w terapii należy kłaść duży nacisk na rozwój kompetencji społecznych. Będziemy mówili o tym, żeby dawać jak najwięcej czasu, będziemy mówili o tym, żeby dawać jak najwięcej kontroli, żeby uwrażliwiać też na to, że to, co się dzieje z osobami z autyzmem, czyli my to nazywamy izmami, czyli wszystkie takie sytuacje, kiedy osoba z autyzmem jest wyłączona, czyli na przykład trzepocze rękami, musi coś poustawiać, musi wstać, przejść się po klasie. Bardzo często jest to negowane, natomiast my zachęcamy do tego, żeby pozwolić dzieciakom z autyzmem po prostu najzwyczajniej w świecie być autystycznymi też w szkole. Bardzo chcemy skupiać się na tym, żeby nauczyciele i terapeuci dostrzegali wagę na przykład kontaktu wzrokowego, wagę komunikacji, elastyczności, bycia w interakcji z drugą osobą. I na tym bardzo zachęcamy, żeby na tym właśnie się skupić, a matematyka, język polski czy biologia to są rzeczy, które mogą naprawdę poczekać. Obecni podczas spotkania rodzice, terapeuci, nauczyciele, a także osoby zainteresowane tą tematyką mogły posłuchać, jak komunikować się z osobami autystycznymi. To najważniejsze jest najpierw nawiązanie z dzieckiem więzi, wykorzystanie tego, co dziecko motywuje do kontaktu. Bo jakby komunikacja jest następstwem tej więzi, czyli najpierw dobrze by było być po stronie dziecka, mieć z nim bliski kontakt i stopniowo, krok po kroku uczyć go komunikacji. Uzupełnieniem wykładów i wskazówek specjalistów była fachowa literatura. Kto smakuje w nauce, do serca ją bierze. Temu ja nowe bajki przynoszę w ofierze. Słowa Stanisława Jachowicza przyświecały konkursowi na inscenizację wierszy poety, do którego przedszkole numer 3 zaprosiło wszystkie przedszkola z Tarnobrzega. Przedszkole co roku organizuje konkursy, których celem jest integracja najmłodszych mieszkańców Tarnobrzega, nauczycieli oraz rodziców. A ponieważ nosi ono imię Jachowicza, są to zazwyczaj konkursy dotyczące jego osoby i twórczości. Kultywujemy tradycję ochronki, która powstała w 1905 roku, stąd jesteśmy blisko związani z tradycjami regionalnymi i organizowaliśmy konkursy o Tarnobrzegu, o Jachowiczu. Wcześniej był konkurs plastyczny. W tym roku, ponieważ jest to rok Jachowicza i 220. rocznica urodzin naszego patrona, chcemy przypomnieć, przybliżyć naszym przedszkolakom, rodzicom, środowisku lokalnemu postać i twórczość naszego patrona. Stąd zorganizowaliśmy więcej trochę przedsięwzięć. I na przykład zaprosiliśmy rodziców wspólnie z dziećmi do udziału w konkursie Chory kotek Jachowicza i inne koty. Powstało wiele pięknych kotów. Współpracujemy również z gimnazjum numer 1 imienia Stanisława Jachowicza. Tutaj chcę podziękować i pani dyrektor, i pani Marii Pałkus, pani polonistce z gimnazjum, gdzie nasze dzieci mogły obejrzeć salę teatralną, mogły słuchać wierszy Jachowicza tam. Bardzo szeroka jest też współpraca z biblioteką miejską. Był konkurs plastyczny, poetycki, przyszedł czas na odrobinę teatru. Kolejnym zadaniem przedszkolaków była inscenizacja jednego wybranego wiersza Jachowicza. Proszę zwrócić uwagę, że te wiersze nie są łatwe. Te wiersze są trudne, ale Jachowicz był postacią, która tu się urodził. Był bardzo skromną i uważam, że naprawdę zasługuje na to, żeby o nim pamiętać. Stąd ten właśnie konkurs. Nim się jednak rozpoczął, przedszkolaki z Trójki przywitały wszystkich przybyłych gości kocim tańcem.
Następnie uczestnicy konkursu rozpoczęli swoje występy, a wśród nich inscenizacje takich wierszy Jachowicza, jak między innymi Zwierciadło Ruzi czy też Chory Koczek. W konkursie wzięły udział wszystkie przedszkola Starnobrzega, a reprezentowało je łącznie 34 małych wykonawców. Z myślą o młodych ludziach, którzy chcą zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnobrzegu oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Nowej Dębie realizują projekt pod tytułem Obudź swój potencjał. Projekt skierowany do ludzi w wieku 18-24 lat, niepracujących, nieuczących się, mający na celu zaktywizowanie na rynku pracy naszym lokalnym tu, podniesienie kwalifikacji zawodowych lub zdobycie jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych. Projekt zabezpiecza uczestnikom dofinansowanie dojazdów. W projekcie przewidziane jest wiele form wsparcia, takich jak doradztwo zawodowe, kursy językowe, komputerowe, ECDL, przede wszystkim kursy zawodowe, po których będą odbywały się 3-miesięczne płatne staże zawodowe. Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie. Chętni mogą zgłaszać się do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnobrzegu przy ulicy Moniuszki 20 do końca kwietnia. Projekt rusza z dniem 1 maja i będzie trwał do końca 2016 roku. Przed nami 13. edycja znakomitego festiwalu filmów i spotkań niezwykłych. Spotkania z najwybitniejszymi aktorami, reżyserami i twórcami filmów polskich w tym roku będą miały miejsce nie tylko w Sandomierzu, ale również w Tarnobrzegu, Tokarni i Pacanowie. Festiwal rozpocznie się 29 kwietnia i potrwa do 3 maja. Jego szczegółowy program można znaleźć na stronie internetowej www.festiwalniezwykle.pl. Festiwal Filmów Niezwykłych to festiwal, który nie ma formuły konkursowej. Jest to festiwal spotkań, festiwal rodzinny, festiwal familijny, w którym działania festiwalowe są skierowane do różnych grup wiekowych. Bardzo istotną częścią festiwalu jest część edukacyjna. Festiwal to filmowe ogrody wyobraźni, które mają edycję w tym roku w Sandomierzu, w zeszłym roku w Lublinie. Są to warsztaty dla młodych ludzi. Mamy też warsztaty dla najmłodszych, spotkania, które obejmują wszystkie grupy wiekowe. Od juniorów, bardzo małych, to jest czytanie bajek, które w tym roku odbędzie się w Sandomierzu w Muzeum Diecezjalnym, ale również w Tarnobrzegu na Zamku Dzikowskim. Są to spotkania z aktorami, z reżyserami, twórcami filmowymi, wystawy filmowe, wystawy fotosów filmowych. W tym roku będzie to wystawa w sandomierskim BWA, gdzie zaprezentujemy fotosy pani Renaty Pajchel, wybitnej fotosistki z Ziemi Obiecanej. Ze względu na to, że mistrzem niezwykłym festiwalu filmowego sandomierskiego był Andrzej Wajda, chcieliśmy uczcić jego 90. rocznicę urodzin wystawą fotosów Renaty Pajchel na temat Ziemi Obiecanej. Festiwal, jego tradycja 13-letnia to moc aktorów, moc reżyserów, najwybitniejszych twórców filmowych polskich. W tym roku bohaterem głównym festiwalu będzie reżyser niezwykły Wojciech Smarzowski i aktor niezwykły Marian Dziędziel. Cykle filmowe poświęcone Wojciechowi Smarzowskiemu i Marianowi Dziędzielowi będzie można oglądać w dwóch sandomierskich kinach, w kinie Starówka i w kinie w Domu Katolickim. Zapraszamy serdecznie wszystkich do udziału w wydarzeniach festiwalowych. Są to koncerty. Koncert Jacka Cygana, Życie jest piosenką, który odbędzie się w Domu Katolickim w Sandomierzu 30 kwietnia. Jest to koncert, w którym aktorzy Teatru Polskiego w Warszawie wspólnie z Jackiem Cyganem będą prezentowali jego twórczość. Zapraszamy na galę finałową w Sandomierzu, która odbędzie się 2 maja, na której wystąpi Sonia Bohosiewicz razem ze swoim zespołem z programem, w którym częściowo znajdą się piosenki z filmu Ekscentrycy, a także przegląd innych utworów Soni Bohosiewicz, które wykonuje na scenie od wielu lat.
Pierwsze trzy osoby, które przyślą maila na nasz adres mailowy tvl@tsm.tarnobrzeg.pl o treści Festiwal Filmów Niezwykłych, otrzymają karnet filmowy na 5 wybranych filmów z wyjątkiem przedpremierowego pokazu Wszystko Gra. Karnety będzie można odbierać od wtorku w siedzibie telewizji lokalnej przy ulicy Sienkiewicza 61/43 w Tarnobrzegu. I na dzisiaj to już wszystko. Zaraz po wydarzeniach zapraszam Państwa na program Bardzo Kulturalnie, Sport oraz Oko Reportera. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.